W tym i w następnych filmach przedstawimy szkice rozwiązań zadań z zawodów drugiego stopnia XIII Olimpiady Matematycznej Juniorów. Zadanie pierwsze. Czy istnieją dodatnie liczby rzeczywiste a, b, c, x o tej własności, że a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat oraz A plus X do kwadratu plus b plus x do kwadratu równa się c plus x do kwadratu? Odpowiedź uzasadnij. Wykażemy, że takie liczby nie istnieją. Przypuśćmy, że pewne dodatnie liczby rzeczywiste a, b, c, x spełniają dane równości. Drugą z tych równości możemy przepisać w postaci a 2 plus 2ax plus x kwadrat plus b kwadrat plus 2bx plus x kwadrat równa się c kwadrat Plus 2cx plus x kwadrat. Po skorzystaniu z pierwszej zależności a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat a kwadrat b kwadrat c kwadrat i zredukowaniu wyrazów podobnych x kwadrat x kwadrat otrzymujemy x kwadrat równa się 2cx minus 2ax minus 2bx ponieważ x jest różne od zera więc możemy obydwie strony równania podzielić przez x, czyli x jest równe 2 razy c minus a minus b. Jednak liczby a i b są dodatnie, wobec czego c kwadrat równe a kwadrat plus b kwadrat jest mniejsze od a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat, co jest równe a plus b do kwadratu. Ponieważ liczby a, b i c są dodatnie, więc z powyższej nierówności wynika, że c jest mniejsze od A plus B, wobec tego liczba x, która jest równa 2 razy c minus A minus b, jest mniejsza od zera. Uzyskana sprzeczność dowodzi, że nie istnieją liczby o postulowanej własności.